Siedem cudów świata. Chrystus Zbawiciel, Taj Mahal, piramidy egipskie. Najwspanialsze osiągnięcia ludzkości. Ale jest ktoś, kto postrzega je inaczej. Like a pylon. Jak słup wysokiego napięcia. Carl Pilkington. Szukam dobrego określenia. Matoł? Kompletnie odmurzczony, człekokształtny matoł. Kretyw. I nasz przyjaciel. Typowy Anglik. Źle się czuje poza domem. Zgniotłem sobie jaja. Byłoby cudownie wysłać go w świat. Zobaczyć, jak się odnajdzie w innej kulturze wśród innych ludów. Czy zmieni swoje widzenie świata? Byłem w wielu egzotycznych krajach. Podróże naprawdę kształcą. Będzie strasznie cierpiał, a ja umrę ze śmiechu. Karl osaczony i dźgany kijem. A ten kij to ja. To chyba najśmieszniejszy i najbardziej kosztowny żart w moim życiu. Będzie super. Ja chcę do domu. Jesus Christ! Idiota za granicą. To na pewno chciałbyś zobaczyć, bez wątpienia. Jeden z cudów świata. Niezwykły Taj Mahal. Budowany w XVII wieku przez 22 lata. Dziś każdy by powiedział, co to za robota. Ale to był XVII wiek. Han zbudował mauzoleum dla zmarłej żony. Tak ją kochał. Gryzło go sumienie, bo jak żyła, był dla niej wredny. A potem dawał jej kwiatki. Ja nigdy nie musiałem. Nie dajesz Suzanie kwiatów? Nabrałaby podejrzeń. Co mi tu budujesz? Masz coś na sumieniu. Po co to zbudował? Bardzo ją kochał i chciał uczcić jej pamięć. Stare Delhi. Słoń idzie sobie ulicą. To chyba nie jest za dobry środek lokomocji. W Londynie ludzie skarżą się na terenówki. Po co ci takie wielkie zwierzę jako pojazd? Obym tylko tu nie zachorował. Nie cierpię chorować. Nie ma Suzanny. Sam musiałbym się tu bujać z chorobą. To z pewnością najbiedniejszy kraj, jaki widziałem. Trudno się do tego przyzwyczaić. Koń komuś uciekł. Mam się spotkać z jednym z tych gości, którzy jeżdżą rikszą. Ricky i Steve stwierdzili, że to dobry pomysł. Nie wiem, czy taki dobry. Szaleństwo. Jak na środku autostrady. Świetny punkt na spotkanie z rikszarzem. Oczy latają mi dookoła. Z każdej strony coś krzyczy. Spójrz na mnie. I tutaj, na prawo i lewo. Pod koniec dnia szyja mnie od tego rozboli. Ogólny obłęd. Dokąd on z tym jedzie? Chyba nie do śmietnika, bo tu wszędzie jest śmietnik. Tyle ładują na te rowery, że myślisz, kup sobie furgonetkę. Po czym rozpoznać te jego riksze? Chodź tutaj. Ja cię znam. Chodź. Jestem Ashek. Kierowca rikszy. Pan Ricky mnie przysłał. Dobra, ale tutaj nie da się rozmawiać. Wszyscy pędzą. W mordę, co tu się wyrabia? Autobus wiedzie mi w dupę. Nie da się przejechać. Skrót przez plac do krykieta. Jestem tu dopiero niecały dzień. Myślałem, że pójdę spać jak człowiek, ale nic z tego. Ashek zaprosił mnie do siebie. Mieszka na tyłach sklepu. To sklep i mieszkanie? Tak, mam dwa zajęcia. Jeździsz rikszą i robię kebaby.
Mój sklep. To mój kuzyn. Cześć. Gorąco tu. Wolisz tutaj być, czy tutaj? Tu sobie usiądę. Jak chcesz. Jak tu śpicie? Po prostu się kładziecie? Tak. Ilu was będzie tu dziś spało? Dwóch, trzech, czterech? Rozumiesz, że to dla mnie lekki szok. Tak żyją biedni ludzie. Kiedy mówił, że mieszka w sklepie, myślałem, że to będzie jak u nas, w barach rybnych. Mają pokój na zapleczu. Wchodzisz, słychać dzwonek, ktoś wstaje sprzed telewizora, daje ci dorsza z frytkami. Myślałem o czymś takim, a nie... Co to jest? Tu się nie da żyć. Czego brakuje? Nie ma nawet toalety. Teraz zauważyłem. Obawiałem się miejscowych toalet, ale skoro jej nie ma, to luz. Tylko co dalej? My w Indiach szanujemy naszych gości. Wziąłem pokój od kolegi specjalnie dla ciebie. Więc nie śpimy tutaj? Nie. Myślisz, że tam będzie lepiej? Jest toaleta? Jest. To chodźmy. Przekonałeś mnie. To co innego. Może być. To twoje łóżko. Tu toaleta. Świetnie, ale jak tu... Wejdź, obróć się. Moment. Tak. I siadł. Nie ma papieru. Długo tak nie wysiedzę. Dlaczego? Nie jestem przyzwyczajony. W Indiach wszyscy takich używają. Wiem, ale zrozum, że dla mnie to trudne. Przyleciałem z Londynu niecałe 24 godziny temu. Siedziałem z gazetą, zadowolony. Tak niedawno. A ty mi mówisz, siądź tu i będzie dobrze. Nie tak łatwo. Moje wnętrzności się na to nie zgodzą. Tak jest lepiej. Nie może być lepiej. Dlaczego? Będzie rozprysk. Nie wchodźmy w szczegóły. Naprawdę taka lepsza. Jutro się przekonasz, sam zobaczysz. Wejdziesz tu i powiesz, Boże, kto tu był? Tak będzie. Śmiejesz się, bo mam rację. Ale może nie będę musiał. Idiota za granicą. Źle spałem po wczorajszych przeżyciach. Zwariowany pierwszy dzień. Dziś chyba nie będzie lepiej. Aszek kazał mi włożyć tę piżamę. Czeka mnie jakaś niespodzianka. A niespodzianki powinny być miłe. Co jest, Carl? Steve przysłał SMS. Indie to nie tylko bieda i miejski chaos. Widać, że tu nie był. Tylko mnie wkurza. Ruszysz tyłek na północ, poznasz duchowe oblicze Indii. Największe religijne święto na Ziemi. 20 milionów pielgrzymów. A ja nie lubię tłoku. Czeka cię 8 godzin nocnej podróży autobusem. Przepraszam, co to jest? Dlaczego oni się malują? Jezu. Chcę jechać na dworzec autobusowy. Taki duży bus. Nie wiem, co się dzieje. Wszyscy bawią się w malarzy. Smarują się różnymi kolorami. Wesołych świąt. Jak tylko zatrzymamy się na światłach, ktoś mi pakuje w twarz farbę. Widzę jakieś autobusy. To jest dworzec?
Szukam autobusu. Chodź ze mną. Do autobusów? Kolory. Zielony, żółty, czerwony. Dziś święto. Chodź. Moja rodzina. To twoja rodzina? Tak. Wesołych świąt. Co tu się dzieje? Kiedy ja się biorę do malowania, robię to schludnie, nie tak. Ale nie miałem szans. Chodź, poznasz moją rodzinę. Dobra, i bach. To jest normalny paintball. Bez zabezpieczeń, bez gogli, po oczach. Dobrze, że Aszek oszczędził moje ciuchy i dał mi to. Ale zapomniał o butach. Uratował mi koszulkę za 12 funtów, a buty mam za 70. Nie uprzedził mnie. Są do wyrzucenia. Wczoraj myślałem, że się przyzwyczaję, że jutro będzie lepiej. Zdaje ci się, że już trochę znasz Indię, a tu coś takiego. Dobra, gdzie ten dworzec? Napędzany ekologicznym paliwem. Bardzo źle się czuję. Mam gorączkę. Nie wiem, czy to coś poważnego, bo nie widzę własnego koloru pod tymi farbami. Ale wszystko mi jedno. Mam ochotę się obsrać. Czuję, że jestem chory. Tego nie używają. To tutaj? Jest kolejka. Tylko zapytam. Można? Dostanę bilet do Haridwaru? Wiedziałem, że tak będzie. Musi pan stanąć w kolejce. Wiem. Jest kolejka. Wszyscy na ten sam autobus? Bo nie chciałbym z nimi jechać, jeśli są na mnie wściekli. Przepraszam. Choćby Taj Mahal było cudem świata, nie warto. Jeszcze go nie widziałem, a już to wiem. Nie jestem dobrze nastawiony. Alan Wicker miał takie programy podróżnicze. Cwaniaczek w garniturku. Nigdy się nie obsyfił, nie musiał narzekać. O mnie powiedzą, to Indie, czego się spodziewałeś? Odebrana o 16:58. Cześć kolego, jak leci? Tak, tylko dzwonię. Piję herbatkę. Wróciłem z Nowego Jorku, leciałem w nocy. Pierwsza klasa BA, luksus. Po paru kieliszkach szampana cały lot przespałem w wygodnym fotelu. Pogadamy później, odezwij się. Święto Kumbh Mela. Wiem tylko to, co mówił Steve, że to zlot religijny nad słynną rzeką Ganges. Tyle słyszałem, nie wiem, dokąd jadę. Ricky powiedział, że śpię w schronisku Lahore. Fajna nazwa. Namiot gotowy. Namiot? Źle spałem, a teraz położą mnie w namiocie. Proszę. Ładnie. Łazienka. Super, nie spodziewałem się. Wspaniale. Nie za dużo papieru, gdybym miał się czepiać. Naprawdę jestem zachwycony.
Sypiałem w namiotach, ale w takim jeszcze nie. Normalny sedes. Czuję, że się przyda. Wygodne łóżko, widok na słynną rzekę, pełnia szczęścia. Ludzie jeżdżą do Indii, żeby się odnaleźć. A jeśli się tu zmienię i Susanna zapyta, to ty? I nie spodoba jej się nowy ja. I sam dla siebie też nie będę sobą. Na razie płacę rachunki za Karla Pilkingtona, więc to chyba ja, nikt inny. Nie jest źle. Jaka przestrzeń. Mogę tu zostać do końca pobytu. Jeśli słucham tych śpiewów, to chyba biorę w tym udział. To nie wystarczy? Posiedźmy tu parę dni. W końcu to Ganges. Ważna część Indii. Skupmy się na tym. Co to za program, jak będziesz siedział cały dzień? Steve każe mi iść na święto, chociaż mnie to nie rusza. Podoba mi się koleś, co trzyma rękę w górze przez 12 lat i baba słoń. Reszta to nie dla mnie. Jak żyjesz? Miewałem lepsze wakacje. Nie jesteś na wakacjach. Przypominam ci, że kręcisz program. Kumbh Mela to największa duchowa uroczystość świata. Ciągle mi wciskasz jakąś duchowość. Mnie to nie interesuje. Nie musisz szukać Boga ani stać się Hindusem. To jak pójść do burdelu, żeby tylko popatrzeć. Lepiej w ogóle nie iść. Miałeś patrzeć na świat otwartymi oczyma. To wyjątkowo piękne miejsce. Pierwszy raz jadłem dziś krem z marchwi z mlekiem i cukrem. Bardzo mi smakował. Nie chcę patrzeć, jak jesz marchewkę. W HD. Nawet w HD. Dziwne. To są jogini? Mają mieć szczególną moc. Myślałem, że będą wyglądać tak religijnie, przyzwoicie. Niektórzy chodzą bez majtek. Tu mieszka wielu świętych baba. Witaj, pochyl się. Pierwszy baba wyglądał jak Bill Oddie. Yoga, big power. Big power. Ma stopy do tyłu. Yoga, wielka moc. Był niby taki tajemniczy i wyjątkowy, ale jak na niego patrzyłem, to przypominał mi się serial The Goodies. Drugi baba wyglądał jak Jim Morrison i był kompletnie goły. W ciemnych brylach. Chronił oczy, ale nie bał się, że słońce spali mu gołe dupsko. Pokazuje ci pozycję jogi. Inne rzeczy też. Za więcej trzeba zapłacić. Nie chcę. Wolałem nie patrzeć. Wystarczy. Założył nogi na plecy i pokazał wszystko. Mogę spróbować? Sprawdzę, czy mam giętkie nogi. Nic więcej nie zdejmę. Coś mi strzeliło. Zaczekaj chwilę. $1. To ten baba z gazety. Możesz mi wyjaśnić, po co on to robi?
Wybrał to jako sposób porozumiewania się z Bogiem. Dla mnie to jest śmieszne. Zwykle moja lewa ręka pomaga tylko prawej. Na przykład jak zmywam. Ta coś trzyma, a ta pracuje. Jedna jest lepsza, ale przecież nie powiem, po co mi ta. Czy ktoś poszedł dalej? Na obie ręce? Inni podnoszą nogę, obie ręce albo obie nogi. I nie mogą wstać. Smutna egzystencja. W życiu trzeba mieć cel. Jestem z Suzanne 16 lat i to jest coś. Potrzebuję rąk również dla niej. On ma żonę? Robi coś w domu? Albercie, umyjesz okna? Sama umyj. To wspaniała wymówka. W sumie to było całkiem ciekawe. Jutro mam zobaczyć babę słonia. Ma głowę jak słoń, nieźle. Idiota za granicą. Znów jadę na święto Kumbamela. Najpierw w ogóle się wzbraniałem, ale to jednak ciekawe. Tłumacz znalazł dla mnie babę słonia. Już go widzę. Trzeba zdjąć buty. I na kolana. Jak on się czuje? Dobrze. Nie przeszkadza mu, że tak patrzę? Nie. Ma kłopoty ze zdrowiem? Bardzo się męczy? Jest zdrowy. Codziennie uprawia jogę. Jaki to ma skutek, że żyje tu z taką twarzą? Ich głównym bóstwem jest Ganesha, Bóg Słoń. Uważają go za jedno z wcieleń Ganeszy. Tak właśnie sobie go wyobrażałem, Baba Słoń. Wydaje się szczęśliwy. Trudno, taki się urodził. Dziwi mnie raczej ten koleżka. Wymachuje swoim bambusem. Boże, nie rozumiem, po co on to robi. Potrafi tak, bo codziennie ćwiczy jogę. Nie słyszałem o takiej jodze. Co tak strzeliło? Jeśli robi to codziennie, laska mu się przyda. Taki przyrząd dwa w jednym. Nie rozumiem, po co się tak obnosi z tą swoją religią dewastacji własnego instrumentu. To był bonus, dodatkowy punkt programu. Dostałem rano SMS od Steve'a. Karl, bałem się, że nie będziesz w stanie pojąć spraw duchowych, więc załatwiłem ci wizytę w ashramie, gdzie z miejscowym świętym porozmawiasz o kwestiach życia na wyższym poziomie świadomości. Mam poznać jego uczucia. Koleś nazywa się Davram. Ty jesteś Davram? Ameryka. Co? Davram? To ja. Dlaczego Ameryka? Myślałem, że pytasz, skąd jestem. Mam na imię Davram. Poznasz jednego ze świętych mężów Indii. Swamiji osiągnął szczyt duchowego rozwoju. Sama obecność mistrza tego formatu uwznośli twoją świadomość. Będzie mnie o to pytał? Nie. Szukam w pamięci takich wyjątkowych chwil w życiu. Pamiętam,
Dawno temu zadławiłbym się na śmierć lodami na patyku. Mama musiała mi zrobić ten chwyt. Ściskasz kogoś w pasie, żeby odkrztusił. Odzyskałem oddech i wtedy poczułem, że żyję. Więc wyobraź sobie to doznanie zwielokrotnione i bez końca. Jak się masz, Swamiji? Doskonale. A jak z twoim zdrowiem? Bywało lepiej. Jako indywidualna istota musisz sam ocenić, czy kierujesz się umysłem, ciałem czy duszą. Raczej umysłem. Kiedy potrafisz się ukierunkować, usystematyzować i zsynchronizować, możesz stać się natchnieniem dla milionów. Potem Swamiji powiedział, że przepłyniemy łodzią przez Ganges, żebym oczyścił swoją duszę. Nigdy jej nie czyściłem. Spójrz, pewnie sadzi kloca. Teraz ty musisz się zanurzyć w tym samym miejscu. Nic z tego, nie ma szans. Wsiadaj. W porządku, Swami? Cholera. Moment. Co się dzieje? Płynę pontonem przez Ganges z 77-letnim starcem. Boże, to śmieszne. Siedzę na dziobie pontonu. Mogę zadzwonić później? Właśnie wychodzę. To na razie. Też wybrał moment. Chcesz się wykąpać w Gangesie? Chyba nie powinienem. Dla mnie to nic nie znaczy, więc się nie liczy. Zapytał, czy chce się wykąpać. Powiedziałem nie. To najlepsze lekarstwo. Może cię wyleczyć i zainspirować. Na szczęście na tym skończył i więcej mnie już nie namawiał. Potem zaczął się rozbierać, więc ja też musiałem. Szaleństwo. Takie boskie szaleństwo. Dalej. Miły jesteś. Dawram, G, chodź. Powiedział, że wskoczy i wskoczył. Więc ja za nim. I nagle mówi mi, zanurz głowę. Jeszcze raz. Kazał mi to zrobić 3 razy, pod wodę. Nawet pierniczek w herbacie moczy się tylko 2 razy. Jeszcze raz. Świetnie. Zrobiłem to, ucieszył się. I mówi, pomogło ci, jesteś pełen życia. Woda mnie orzeźwiła, bo miała minus 5 stopni. Po kąpieli w Gangesie masz indyjskie ubranie. Wracamy na herbatkę? I ciasteczko. Masz? Chętnie. Należy mi się, zrobiłem to dla ciebie. Zabawne, jak to się zmienia. Miałem nie wchodzić. Nie czuję w nim wielkiej mocy, ale to miły koleś i to wystarczy. Bardzo gościnny. Nakarmił nas, przenocował, zabrał na ponton. To jest dla mnie duchowość, że jest przyjazny. To podstawa. Dobrze żyć z ludźmi. Odmieniło go to, spójrz. Przewiewne. Do jutra. Święty śmieszek. Do zobaczenia. Dbaj o siebie. All
Karl, przed tobą daleka podróż do Taj Mahal, więc chcemy ci zaproponować krótki postój. Krowa jest w Indiach obiektem czci, więc odwiedzisz piękne krowie sanktuarium. Nie myśl, że Ricky i ja chcemy się z tobą drażnić. Tam są wyznawcy Hare Krishna, a przecież oni nikogo nie drażnią. Po co Steve każe mi oglądać krowy? Są i u nas. Mam wziąć udział w krowim nabożeństwie. Będzie miała przydziałek. Robimy z tego placki. Z krowiego łajna? Jest świeże? Tak. Placki z krowiego łajna to ich opał. Myląca nazwa, placki. Bardzo dobrze. Myślałem, że to było to, a jednak to krowie gówno. Martwiłem się, że zabrudzę sobie ręce w toalecie, a tu siedzę po szyję w gównie. Boże, co ja robię? Już dwa razy chorowałem. Dobrze mi to nie zrobi. Miałem dziś jechać do Taj Mahal. Powiedzieli, zrobimy postój. Dobra, obejrzę krowy, co mi szkodzi. Kiedy już miałem jechać, zaciągnęli mnie do sklepu z pamiątkami. Mydło? Tak, z soku z krowich odchodów. Z odchodów. Nie słyszałem, żeby ktoś biegł do drogerii po mydło z krowiego gówna. Więc komu to potrzebne? Proszek do zębów. Jak pasta? Z czego? Z krowiego moczu, łajna, pieprzu. Można lubić krowy, ale niekoniecznie ich kupę i siki. To do picia. Właśnie. Boże! Zapach, jakby dziadek nie spuścił wody. Pijecie to? Tak. Lekarstwo na włosy. Na łysinę? Jechałem aż do Indii, żeby smarować się gównem. Gdybym powiedział, weźcie kurzą kupę, wyśmialiby mnie. Ale krowa to ich religijne zwierzę, więc pij i jedz spod ogona. To już przesada. Wkurzyli mnie. Mam to jeszcze pod paznokciami. Znów mam dołek. Chociaż podróżuję. Zwykle lubię podróże, oglądam świat i życie za oknem, ale w Indiach to nic przyjemnego. Chcę już wracać do domu. Ale smród. Aż oczy pieką. Karl, to Steve. Ponieważ zbliża się koniec twojej indyjskiej wyprawy, zamówiliśmy ci apartament dla nowożeńców z widokiem na Taj Mahal, żeby podnieść twoje morale. Baw się dobrze. To już hotel? Tak. Ten? Z apartamentem dla nowożeńców? Agra, miasto Taj Mahal. Pilkington, honeymoon suite. Apartament dla nowożeńców. Good, isn't it? It's good. Boże. W porządku. Honeymoon suite. This isn't a honeymoon suite. To jest ten apartament? Kto by tu spędzał miesiąc miodowy? Co to za szafa? Jakaś szopa. Może się przydać. Ale śmierdzi. Zasrana dziura. Papier ścierny. Tarcza do rzutków. Myślałem, że to lodówka. Rozpuszczalniki, pędzle. Marzenie nowożeńców. Zapach hemolaku przypomina mi noc poślubną. Nie widzę Taja. Miał być naprzeciwko. Tyle z niego widać. Obłęd.
Trupy mieszkają sobie w czymś takim, a ja tutaj. Naprawdę mam tego dość. Pieprze, nie będę siedział w tej dupie. Karl, a ty dokąd? Dokąd idziesz? Nie będę spał w tym pokoju. Bo co? Daj spokój. Twój nie jest jeszcze taki zły. Wali tam gównem. Nie taki zły? Śmierdzi. Za długo już tu jestem. Źle sypiam, znowu hałas na ulicy, jestem chory. Ale to nie twoja wina. Pewnie nie jeden gość spał tutaj sam. Żona powiedziała, z nami koniec. Noc poślubna w tej norze, spadaj. Idiota za granicą. 6 rano. Całą noc wymiotowałem. Z drugiej strony też było. Nie czuję się najlepiej. Pierwszy dobry widok na Taj Mahal. Jak? W porządku. Niezłe. Budował to przez 20 lat dla zmarłej żony? Pewnie chciał się czymś zająć. Kiedy umiera ci ktoś bliski, najlepiej wziąć się do jakiejś roboty. To duża rzecz. Tak. A za życia dobrze ją traktował? Była jedną z jego czterech żon. Sam widzisz. Jedna z czterech. Zostały mu trzy. Na pocieszenie zbudował jej ładny grobowiec. Za późno, stary. Już stamtąd nie wyjdzie, bo nie żyje. Ramesh, jestem Karl. Miło mi, witaj w Taj Mahal. Dziękuję. W łuku bramy widać go jak w ramce, jest piękny jak na pocztówce. Faktycznie, ładnie pasuje. Spełniłeś swoje marzenie. Stoisz przed tym wspaniałym budynkiem. To służbowy tekst? Tak. Tu widać piękne odbicie Taj Mahal. Kup jeden, drugi masz za darmo. Drugi za darmo. Dobra oferta. Co dalej? Ławka księżnej Diany. W 1992 roku pozowała tu do zdjęć. Stuknięci turyści oblegają ławkę Diany. Stoją w kolejce, żeby na niej usiąść. Nonsens. My po nich? Tak, nasza kolej. Jak w fabryce kiełbas. Siadasz, gęba, następny. Dłonie na kolanach, stylowo. Tak jest. Dobrze? Jesteś fotogeniczny, przystojniejszy niż Taj Mahal. Jak się czujesz? Z żołądkiem już dobrze. Pytałem o odczucia emocjonalne. Jakie możesz mieć odczucia w tłumie 40 osób? Księżna Diana była tu sama. Mogła w spokoju rozmyślać. Jak spojrzysz tam, to tu jest spokojnie. Dlatego Diana siedziała z taką miną. Brzuch boli, tłok, nędzny hotel. Myślała, chcę do domu. Nie rozpad małżeństwa, ją dobił, tylko Indie. Główna biała bryła jest symetryczna, z czterech stron wygląda tak samo.
Taj Mahal dzieli się na pół, jak w lustrze. Prawa i lewa połówka. Rzeczywiście. Dziwne, że dla nieboszczki budowali te symetryczne układanki. To tak jakby na nagrobku narysować komuś sudoku. To ma być miejsce pamięci i zadumy, czy jakaś łamigłówka? Kiedy lustro ma dwie połówki, robisz tak, to wygląda, jakby obie strony się ruszały. Tu jest to samo. Stąd najlepiej go widać. Rzeka nie za fajna. Widziałem rybę z trzema głowami, ale cudowny jest ten spokój. Siemasz, co słychać? Widziałem Taj. I co, fajny? Byłem pod wrażeniem. A ogólne wrażenia z Indii? Straszne. Steve był zachwycony. Nie wiem, komu wierzyć. A on mieszkał w pokoju z szopą na narzędzia? Mówi, że miał w pokoju szopę na narzędzia. Ostatni widok przed powrotem do domu. Steve, pogadaj chwilę z Karlem. Jak jest? Fajnie. Mów jak u ciebie. Było ciekawie. Dużo widziałem, sporo przeżyłem i dużo srałem. Tam palą zwłoki. W Indiach wszędzie znajdziesz coś dziwnego, nawet tutaj. W telewizji to wygląda pięknie. Dzika przyroda, zachód słońca, Taj Mahal. A tam palą zwłoki. Dam ci jeszcze Rika. Gdybym powiedział, zobaczysz ładny dom, ale najpierw będziesz śmiertelnie srał przez 10 dni, to byś nie pojechał. W życiu. Jedyny budynek w Indiach w miarę normalny. Może dlatego to taki cud. Nic tu do niego nie ma startu. Poważna sprawa. Opracowanie wersji polskiej, studio MSA. Za chwilę, Rzeczne Potwory. Wyprawa nad rzekę Kongo. Jedną z nielicznych, która nadal jest postrachem rybaków. Czy to prawda, że duch wyciąga ich z łodzi? Zobacz to tylko na Discovery Channel.